Cześć, witam Was w następnym odcinku o pracy w serwisie. Dzisiaj mamy takiego nietypowego gościa w serwisie. To jest Sony Vaio. Sony Vaio chyba 14 cali bodajże, może 13. Ten laptop dotarł do serwisu z powodu braku obrazu na matrycy, czyli prawdopodobnie braku procedury POST i botowania się systemu. Jak widzicie, ten laptop jest dosyć mocno styrany. Tutaj brak listewki ozdobnej. Tu z rogu dostał chyba strzała. Tak. No, taki to jest stan tego laptopa. Tu ma taką dodatkową baterię Sony. Biały kruk chyba, bo takiej baterii jeszcze nie widziałem. Macie taką baterię dodatkową. Ten laptop mógł trochę kosztować, tak? Kiedyś, może teraz nawet, jak Sony Vaio produkuje laptopy, to te ceny tych laptopów, tych ultrabooków mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy. Podejrzewam, że ten laptop mógł kosztować około 5-6 tysięcy, może więcej. To są ceny porównywalne do laptopów Apple'a, MacBooki Pro 13, one też tyle kosztują, nawet więcej. No tak, macie, to jest model nawet tutaj od spodu. To jest SVP132A1CM. Zasilacz nietypowy. 10,5 V, 3,8 A. Windows 8 Pro tu był oryginalnie. Tutaj też brakuje takiej gumowej prawdopodobnie listewki zabezpieczającej śrubki. Klient powiedział, że wymieniał sobie kiedyś wentylator, bo wentylator rzęził. I ten laptop po tej wymianie działał, tak? Jakiś czas. Z tym, że wiadomo, trzeba brać poprawkę na klienta, bo klient czasami mówi półprawdy albo nie do końca prawdy. Ja muszę go rozkręcić i zobaczyć, co tu jest grane. Szczerze mówiąc, ja już go podłączałem do zasilacza. I jest tak, jak klient opowiedział, czyli zasilanie się podnosi, nie ma obrazu. Na zewnętrznym monitorze też nie ma żadnego obrazu. Więc trzeba zajrzeć do niego. A tu ciekawostka, patrzcie, też jest wtyczka od Sony Vaio, patrzcie, od zasilacza. Nietypowa, bo wygląda jak od HP-ka starego. Takiego DV9000, DV6000. Zasilaczek jest mały. Zaraz podłączymy zasilacz, zobaczymy, jak on się zachowa bez tej baterii dodatkowej. Podłączyłem sobie zasilacz. No i tak, włączam go sobie. Zapala się kontrolka. Zielona. A na ekranie tu nic nie widzę. Caps Lock się nie zapala. Żadnej pozytywnej zmiany, czyli jest to samo, co było. Dobra, no co? Trzeba go rozkręcić. Jeszcze może... A nie, to później zrobię. Wepnę się serwisowym zasilaczem i zobaczę, jak wygląda pobór prądu. Czy tu są jakieś zmiany, czy jakaś procedura zostaje wykonywana. Ta procedura POST oczywiście, POST. Dobra, wyłączę go. Budowa tego laptopa wygląda normalnie, tak jak klasycznego ultrabooka, a raczej takiego bardziej zaawansowanego, droższego, jakiegoś Lenovo. Płytka jest bardzo mała, jak w MacBooku Pro albo w MacBooku Air. Macie tu dysk SSD na M2, macie tutaj RAM. Procek jest tutaj, prawdopodobnie hybryda Intela. Na pewno hybryda Intela. Mamy tutaj też akumulatorek. Akumulatorek ML1220. Zobaczymy sobie, czy ten akumulator tutaj, czy ma około 2,6 do 3 V. Mi się wydaje, że trzeba będzie go podładować i zrestartować po prostu CMOS-a i powinien laptop ruszyć. 2,667 V. I proszę, no i dobra. Co robimy w takim razie, na początek? Na początek sobie wyciągnę po prostu ten akumulator. Odepnę go.
zewrę te dwa piny tutaj. Tu jest to gniazdo. Te dwa piny sobie tutaj zewrę. Na sekundkę. No więcej, może 10-15 sekund. No i potem zobaczymy, czy laptop się nam uruchomi. Albo spróbujemy go uruchomić bez baterii. Zobaczymy, czy bez baterii nam ruszy po prostu. Bez akumulatora CMOS. No i co? Teraz próbujemy go podłączyć. Podłączymy sobie bez tego maleńkiego akumulatorka. Wątpię, żeby to ruszyło. A może ruszy? Zobaczmy. Kontrolka się zapaliła. A na ekranie? Proszę bardzo. Wajo. Wajo nam się pojawiło. Zobaczcie. Czary mary dzikie węże. Powiem wam szczerze, że to jest częsta usterka w laptopach. Jeżeli macie możliwość, macie jakiś śrubokręt w domu, macie trochę chęci, to można sobie ożywić laptopa. Nie trzeba go do serwisu zaraz nosić. Zakryję teraz pulpit, żebyście nie widzieli, bo tu może jakieś dane są prywatne. Klient będzie szczęśliwy, że dostanie szybko laptopa. Ja ten akumulatorek sobie tutaj podładuję delikatnie do 3 V. One często spadają do 2,6, 2,5, 2,2 V. I potem są takie problemy. Ale widzę, że fajny laptop, bardzo zgrabny. Taki cieniutki, z klawiaturką podświetlaną. Co ciekawe, ktoś tu chyba ze środka baterię zdemontował, bo tu chyba powinna być bateria. Ja tutaj mam drugi akumulator. Reshable Cell ML1220 i go podładuję. Ewentualnie ściągnę tę izolację tutaj i podładuję bezpośrednio do tych pinów, bo ta wtyczka jest tu maleńka i szkoda byłoby ją uszkodzić. Taka nietypowa. Dobra, to działamy. Podładujemy akumulatorek. I popatrzcie, na patencie sobie tutaj troszeczkę tej izolacji ściągnąłem. Podłączyłem dwa krokodylki do tego akumulatorka. No i się ładuje teraz. Podładujemy go. Ustawiłem na zasilaczu 3 V dokładnie. Jeszcze to miernikiem sprawdziłem, bo ten mój zasilacz też tak czasami potrafi się rozjechać. I zostawimy to na godzinkę, dwie, ten akumulatorek, bo potem on się będzie podładowywał z obwodu ładowania tego laptopa. Jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czy ten obwód ładowania akumulatorka nie jest uszkodzony, dlatego ten akumulatorek nam tak zjechał. Ale wątpię, ponieważ klient stwierdził, że ten laptop leżał kilkanaście miesięcy rozładowany, więc akumulator też mógł się rozładować, prawda? Dobra, to pozostawiamy sobie. Niech to sobie leży gdzieś obok. Nie. Nie. To się nie naładowało. Coś nie tak jest z tym akumulatorem. Podładowałem sobie drugi ML1220 i będziemy po prostu wymieniać ten akumulator na ten. Zaizolujemy sobie ten akumulatorek i wtedy podłączymy do naszego laptopa. Ten akumulator już podładowałem, on ma ponad 3 V. Zaraz wam pokażę. Tak to wygląda teraz. Faktycznie coś nie tak z tamtym akumulatorem. To mamy ten nowy akumulator, nowy używany. Macie 3,06 V. A tu macie ten pierwszy, ten oryginalny. 2,748. I to jest po długim ładowaniu. Naprawdę długo to się ładowało. Tutaj z 1,5 godziny. Wcześniej pod jeszcze zasilaczem serwisowym też się nie chciał naładować. Więc coś jest nie tak z tym akumulatorkiem. Dobrze, że ten akumulatorek jest przylutowany tutaj. Dobrze, że mam w ogóle taki drugi. I po prostu zdemontujemy tutaj ten przewód, przylotujemy sobie tutaj i zaizolujemy ten akumulatorek i podłączymy do naszego laptopa Sony. Zobaczymy, czy się odpala. Popatrzcie, zaizolowałem sobie tutaj te końcóweczki, żeby się nie pozwierały takimi drobnymi termokurczkami. I na tą obudowę tego akumulatorka damy teraz tą właściwą termokurczkę.
Tylko ja muszę ją rozszerzyć tutaj znacznie, żeby ona tutaj mi weszła. To już sobie poradziłem. I teraz wkładamy to tak i trzeba to podgrzać hotem delikatnie. Hota mam ustawionego na 180 stopni. Delikatnie, nie za dużo. O. I mamy taką formę bateryjki. Bardzo podobnie to wygląda jak oryginał. No ale najważniejsze jest to, żeby ten akumulator był sprawny, żeby on utrzymywał napięcie, tak? To jest ten drugi akumulatorek. Podepniemy go, zobaczymy, czy laptopik się odpala z tym akumulatorkiem. Kadłubek już jest na biurku. Nasz akumulatorek będzie podłączony teraz z powrotem tutaj, na miejsce. Ja tu się jeszcze uziemię. Płyta jest delikatna, wiadomo. I w ten sposób podłączamy z powrotem akumulator. Sprawdzę sobie teraz od razu, czy mamy nasze tutaj 3 V. Na tym pierwszym zacisku 2,948, trochę spadło, ale to nic, bo to i tak będzie się potem ładowało. I teraz próba ostateczna, trzeba to uruchomić. I mamy efekt, oto. Po zamontowaniu nowego akumulatorka, nowego naładowanego akumulatorka, laptop się nie chce włączyć, są problemy. Po restarcie czasami potrafi się włączyć, ale bardzo rzadko. Ja podejrzewam, że tu jest po prostu uszkodzone oprogramowanie płyty głównej, bądź uszkodzony jest MR-region płyty głównej. Więc robota, która miała być prosta, powoli się taką nie staje. Powoli jest, pojawiają się schody. Wylutujemy tą kość tutaj. Tu jest kość, oprogramowanie płyty głównej, oś 64 megabitowa kość, 3,3 V SPI. Na początek wymienimy BIOSa, ustawimy odpowiednie parametry, czyli wrzucimy MR-region z tej płyty. I oczywiście trzeba też z tego laptopa, z tego BIOSa przerzucić licencję do nowego BIOSa. I to zaraz zrobimy. Po wylutowaniu BIOSa kostka wędruje do programatorka. I będziemy zgrywać tą zawartość tej kości. Zrobimy sobie tak zwanego backupa i sprawdzimy, co w tej kostce tutaj siedzi, jaki jest MR-region i tak dalej. Ok, tutaj widzicie uruchomiony program z programatora. Kość oczywiście została rozpoznana i będziemy zgrywać sobie zawartość. Zgramy ją sobie do tej katalogu. Tutaj. Tu już mam przygotowanego BIOSa. Mam nadzieję, że ten BIOS jest sprawny. Porównamy sobie po prostu MR-regiony tych BIOSów. O, tak, zapiszę sobie save. Ten SAT oczywiście, pulpit. I tutaj mamy tego BIOSa. Dobrze, nie będę zmieniał nazwy pliku na razie. Wielkości się zgadzają, ok. Wykasuję tą kość teraz. Niech ona się wykasuje nam. A w międzyczasie sprawdzę sobie MR-region naszego starego BIOSa. Czyli tego zgranego. Mamy 9,5,3,15,20. I sprawdzimy sobie MR-region naszego nowego BIOSa, czy nowego, tego, którego chcemy zaprogramować. O, wrzucimy go tutaj. 9, 5, 3, 15, 20. Patrzcie, mamy ten sam MR-region.
Czyli pozostaje nam co? Przerzucenie ewentualnie numerów seryjnych i licencji na Windowsa, tak? Sumy kontrolne tu się zgadzają, to jest bardzo ważne. To jest ten sam Amerygon, super. Dobra, to działamy. Teraz pozostanie nam przerzucenie licencji na Windowsa. To jest ten docelowy wsad. Tutaj, gdzie są te krzyżyki, macie 5 grup po 5 cyfr, 5 znaków. Tam będzie licencja. Tu trzeba będzie wkleić licencję, zapisać ten plik, sprawdzić sumy kontrolne i wtedy będzie można to zaprogramować. Zobaczymy, czy nasz BIOS po prostu się uruchomi na tym laptopie, bo ten BIOS też jest z internetu ściągany, ale myślę, że on będzie działał, że ten wsad będzie raczej pewny. Licencję przerzuciłem i teraz wystarczy sprawdzić, czy nasz układ jest czysty. Ja już to sprawdziłem, mamy komunikat blank check, ale jeszcze raz sprawdzę i wrzucimy nasz nowy wsad, nowy zmodyfikowany wsad do naszej kości. Szukamy tego naszego wsadu, to będzie ten wsad z tą licencją z tego oryginalnego BIOSa i możemy go zapisać. Kostka zaprogramowana. Wyciągniemy ją sobie z programatora i wrzucimy sobie ten wsad z tą kością do kadłubka. I cyk, kadłubek jest tutaj. Tutaj już to wszystko oczyściłem. I polutujemy tą kostkę w to swoje miejsce z powrotem. No i potem oczywiście testy, wiadomo. Tutaj troszeczkę dałem pasty topnika. Rzucamy kostkę na miejsce. I teraz delikatnie ją podlutujemy. Jedna strona. O, w ten sposób. Z drugiej strony załapiemy sobie wszystkie nóżki. Zaraz, czy to jest dobrze? Dobra orientacja? Dobra. O, teraz to lepiej wygląda. I jedziemy. Druga, trzecia noga, czwarta noga. I tak dalej, i tak dalej. Zaraz sobie to sprawdzę chyba pod mikroskopem. I proszę, udało się to polutować. Wyczyściłem to stare tutaj, tą pastę, która tutaj nie wyglądała. Ta pasta lutownicza moja. I pora na testy. Ja sobie odłączę może jeszcze baterię na czas pierwszego rozruchu komputera i zobaczymy, czy nam się zbotuje ten nasz laptopik. I teraz popatrzcie, podłączam sobie zasilacz. Tu mamy ten mój akumulator. Laptop powinien się włączyć prawdopodobnie po kilku restartach. I czekamy. Diodka power jest aktywna, zapaliła się. To może chwilę potrwać. No mam nadzieję, że laptop ruszy. Proszę bardzo, logo Sony Vaio się pojawiło. Na chwilę tylko. Prawdopodobnie znowu restart idzie. Może być drugi restart, trzeci. Następny restart. I znowu logo. I
I mamy Sony VAIOcare, ale po rusku. Ale to nas nie interesuje, bo BIOS jest po angielsku. Chyba, mam nadzieję, zaraz wejdziemy do BIOSa. Proszę bardzo. Udało się, naprawiliśmy sprzęta, ale jeszcze musimy sobie tutaj dopiąć tą bateryjkę, ten akumulator, ustawić datę i zbotujemy sobie system operacyjny. Zobaczymy, czy system operacyjny na tym BIOSie się uruchamia. Podłączę sobie akumulatorek. Cyk. Zaraz wkręcimy dysk twardy. Tutaj mamy dysk. Pyk, jedna śrubeczka tu powinna być wkręcona. Teraz wejdziemy sobie do BIOSa, ale nie poprzez F2, tylko wciśniemy przycisk Assist i zobaczymy, czy uda nam się wejść. Laptop się próbuje włączyć, zaraz zobaczymy. Musimy ustawić tą datę, parametry rozruchu i myślę, że laptop będzie działał. Proszę, logo nam się pojawiło. Ciekawe, czy ten asystent się włączy, czy nie. Jest asystent, proszę bardzo. Co my tu mamy? Wejść do BIOSa, proszę bardzo. OK, ustawimy sobie datę. Mamy dzisiaj 1.2022. Proszę bardzo, godzinę mam 14.19 i data ustawiona. Teraz zobaczymy, rozruch jest UEFI. External Device Bot sobie ustawimy, żeby się była taka opcja. Co my tu jeszcze mamy? Secure Bot. To nie. Porty USB mamy powłączane. I wszystko. Botujemy go od nowa. Zobaczymy, ile teraz mu zejdzie to botowanie. Powinien się szybko uruchomić teraz. Stress start. Oczywiście jestem ciekawy, co jest z tą baterią. Dlaczego tej baterii wewnętrznej nie ma? To jest ciekawe. Po prostu albo się zużyła, albo klient zdecydował, że ją zdemontuje i sobie zakupi zewnętrzną. O, proszę. Teraz tam do Windowsa nie wszedł. Ja go wyłączę. I spróbuję go włączyć jeszcze raz. I pyk. Teraz komputer nam się włącza za każdym razem. Sam ten proces botowania nie jest za szybki. Mi się wydaje, że to jest przez tą baterię, której tu po prostu nie ma. No jestem ciekawy, jak to wygląda. Proszę, ładuje się nam system operacyjny. Ja zakrywam znowu ekran, bo tu są dane. No i co? To powoli zbliża się odcinek do końca. Zaraz będzie podsumowanie. No i oto podsumowanie. Generalnie na początku sprawa się wydawała dosyć trywialna, że jest uszkodzony po prostu ten akumulator. Ale to jednak nie było tylko to. Słuchajcie. Są uszkodzone MR-Region bądź BIOS. Ja stawiam na BIOSa. BIOS był po prostu uszkodzony. Ta bateria dodatkowa, to taka tłuściutka, ona nie działa. Ona nie działa, klient o tym wie. Klient też wie o tym, znaczy dowiedział się w sumie. Przypomniało mi się, że sam wyciągnął baterię tą wewnętrzną. Ta wewnętrzna bateria powinna tu być. A dostarczył mi laptopa bez tej baterii wewnętrznej. Ma mi nam lada dzień dostarczyć tą baterię, więc ja jeszcze sobie potestuję go z baterią. Ale generalnie fajnie, że się udało. No, trochę roboty z tym było, ale nie więcej jak zwykle. Także nie zawsze jest lekko. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało,
to łapka w górę i subujcie mój kanał.